Zapraszamy do zapoznania się z filmową instrukcją obsługi mikroskopu stereoskopowego Delta Optical Discovery 90. Mikroskop oferuje powiększenia całkowite dziesięciokrotne, dwudziestokrotne i czterdziestokrotne. Aby rozpocząć obserwację, należy włączyć oświetlenie przełącznikiem z prawej strony. Jeżeli planujesz obserwować obiekt nieprzezroczysty, Użyj płytki biało-czarnej i dobierz jej kolor do oglądanego obiektu, tak aby kontrastowała z nim. Jeżeli oglądasz obiekt jasny, użyj czarnej powierzchni płytki, a jeżeli obiekt jest ciemny, użyj powierzchni białej. Następnie włącz oświetlenie górne. Pozycja pierwsza na przełączniku z lewej strony. Jeżeli będziesz oglądał obiekt przezroczysty, użyj płytki szklanej i włącz oświetlenie dolne. Pozycja druga na przełączniku z lewej strony. Ustaw rewolwer na powiększeniu jeden raz i pokrętłem regulacji jasności wyreguluj ilość światła, aby komfortowo prowadzić obserwacje. Rozchyl tubusy okularowe dostosowując ich rozstaw do rozstawu Twoich oczu, tak aby obraz widoczny był w jednym kole. Za pomocą śruby makrometrycznej Ustaw ostry obraz w okularach i, jeżeli to konieczne, wyreguluj ostrość dla każdego oka pierścieniami regulacji dioptryjnej. Jeżeli potrzebujesz większego powiększenia, ustaw rewolwer na wartości 2 lub 4 razy. Po zmianie powiększenia dokonaj korekty ostrości śrubą makrometryczną. Teraz mikroskop Discovery 90 jest gotowy do pracy. Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą mikroskopów edukacyjnych na stronie www.deltaoptical.pl Delta Optical. Bliżej pasji.